Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj chciałam Wam omówić zadanie z matematyki finansowej z zakresu przepływu pieniężnych, to znaczy takich stałych płatności, ale nie zawsze o stałej wysokości. Bank ufundował nagrodę dla najlepszego studenta Waszej uczelni, która będzie płatna w 3 rocznych ratach i pierwsza rata wynosi 5000 zł, każda następna jest o 20% większa od poprzedniej i zakładając, że stopa procentowa wynosi 9% rocznie, oblicz. I po kolei mamy bieżącą wartość tej nagrody, jeżeli jest ona płatna na początku każdego roku, przy założeniu, że kapitalizacja jest roczna. Pod punktem B zaraz się zajmiemy. Po pierwsze musimy zauważyć, że raty są co roku, czyli te stałe pieniądze, które mają nam być wypłacane, są co roku, nie co miesiąc, nie co kwartał, nie co dzień. I pierwszy cash flow, czyli pierwsza płatność to jest 5000 zł, a każda kolejna jest wyższa o 20% od poprzedniej. Płatność druga to jest pierwsza plus 20% z pierwszej. Więc do 5000 należy dodać 20% z 5000, 6000 zł. Trzecia wpłata to jest znowu poprzednie 6000 zwiększone o 20% z tej kwoty, czy to akurat tak jak czytacie 7200. I stopa procentowa rocznie to jest 9%. To jest ten nasz koszt pieniądza i w skali roku. Jest od razu to powiedziane, że to jest rocznie, dlatego na to pilnujcie zawsze, czy to jest rocznie, czy w inny sposób. Pierwszy punkt mówi o tym, że mamy ustalić bieżącą wartość tej nagrody, jeżeli ona jest płatna na początku każdego roku. Jeżeli ta kwota jest, mam ustalić ile coś jest warte, kilka wpłat jest, ile jest warte teraz, to każdą z tych wpłat, która jest dokonywana w różnych okresach czasu, należy zdyskontować. Ale więc podzielić przez 1 plus R zgodnie ze stopą z kapitalizacją i to ile okresów kapitalizacji, po ilu okresach kapitalizacji od momentu zero ta kwota została wypłacona. A więc jeżeli drugi cash flow, czyli te 6000 zostało wypłacone na początku drugiego roku, czyli musiał minąć jeden pełny rok, jedna pełna kapitalizacja roczna, a więc raz muszę zdyskontować stopę procentową 9%, żeby ustalić ile te 6000 jest warte na moment zero teraz. Drugie dokonane po 2 latach, czyli na początku trzeciego roku, płatności mamy na początku każdego roku, to 7200 można zdyskontować dwukrotnie, bo 2 pełne okresy kapitalizacji musiały minąć od momentu bieżącego, od momentu zerowego. A więc na dzień dzisiejszy te pieniądze są warte wszystkie 16564,68 zł. To na teraz student bym się cieszył, jakby dostał takie pieniądze od ręki w wysokości 16565,64,68 zł. Drugi element mówi o tym, że mamy ustalić, ile wynosi wartość tej nagrody po ostatniej racie, gdyby te raty nie były płatne tak jak wcześniej ustalono z góry, a na końcu każdego roku, a kapitalizacja była 4-miesięczna. Mamy ustalić, ile wynosi wartość końcowa tych wpłat, one są płatne na końcu każdego roku. To rozwiązałam w ten sposób, że te wpłaty są kapitalizowane tą naszą kapitalizacją roczną. Wpłata 5000 jest kapitalizowane na końcu każdego roku, powinno być dwukrotnie. Aha, jeżeli te raty są teraz na końcu każdego roku, powinno być kapitalizowane powiedzmy tylko dwukrotnie, więc nie do trzeciej potęgi, a do drugiej. 6000 powinno być kapitalizowane tylko raz, a nie tak jak to widzicie dwukrotnie. I 7200 jest wypłacane na początku, na końcu trzeciego roku, bo to w kolejnych latach, czyli w ogóle nie powinno być kapitalizowane, tu widzę, mam błąd. I te 21 tysięcy, teraz mamy te 21 tysięcy, 16 miesięcy później, zakładając, że teraz tylko, teraz mamy te 4 kapitalizowane, 4-miesięczne, to ze stopy procentowej rocznej 9% na stopę procentową 4-miesięczną, to takich okresów kapitalizacji mamy w ciągu roku, a więc w okresie 4 miesięcy zawsze zarabiamy po 3%, czyli tu ja zastosowałam tylko takie kapitalizowanie, że 4 będą kapitalizacje w ciągu 16 miesięcy, ale kapitalizacja stopą 4-miesięczną wynoszącą 3%. I to jest wartość tej wpłaty. Więc tutaj jak widzicie, jest wszystko skapitalizowane o jeden raz za dużo. Można to w ten sposób zrozumieć, że po 16 miesiącach wartość tych wpłat, ale kapitalizowanych corocznie, więc te wpłaty, mówię, wynosiły 21 tysięcy, gdy to skapitalizujemy już teraz, ale 4-miesięcznie, dostajemy kwotę 24 tysięcy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.